Jaki był dla Pana najbardziej przełomowy dzień w pracy na antenie dla TVN24? O, to nie jest tak, że był jeden przełomowy dzień. Ja pamiętam, było ileś, prawda? No oczywiście 11 września, to jest na pewno, to do dzisiaj pamiętam, bo ja wtedy jeszcze byłem, byliśmy taką raczkującą jeszcze redakcją w gruncie rzeczy. Pamiętam, ja siedzę w Faktach z Tomaszem Lisem i uderza pierwszy samolot i Tomek mówi, przerabiamy fakty. Uderza drugi samolot, on mówi, to jest zamach. To był pierwszy człowiek, który powiedział, to jest zamach, o którym ja w ogóle słyszałem, prawda? Bo to wtedy jeszcze się mówiło wypadek jakiś dziwny, prawda? Pamiętam samochód Justyny Pochanka, która wtedy przyjechała, bo ona nie miała dyżuru, ściągnięto ją. Samochód tutaj stojący gdzieś na podjeździe, na samym środku, bo ona wyskoczyła z niego niemal w biegu jeszcze, żeby pobiec na górę. Ale pamiętam też śmierć papieża. Wtedy z Tomkiem Sykielskim prowadziliśmy nasz pierwszy program, to się nazywało Prześwietlenie. I Tomek pracował jeszcze w Faktach, pojechał do Rzymu, żeby robić materiały o papieżu, papieżu Janie Pawle II, który umierał. No i ja dojechałem do niego i zrobiliśmy stamtąd chyba 7 czy 8 programów tego prześwietlenia, bo to był codzienny program z dachu hotelu, z którego było widać wieżę kościoła świętego Pawła, więc to też jest takie przeżycie, co, no, robisz programy z Rzymu nagle, to w ogóle wydaje się, że to jest nie do pomyślenia, więc takich ważnych momentów było moim zdaniem dużo, to nie jest jeden moment. Pamiętam też jak pierwsze moje wizyty w Sejmie, ponieważ no mieliśmy mało pieniędzy, co tu dużo mówić, więc ja, ekipa taka profesjonalna telewizji państwowej ówczesnej liczyła 3 ludzi, czyli operator, dziennikarz i dźwiękowiec. No i oczywiście wtedy operator i dźwiękowiec nieśli te wszystkie, ten cały sprzęt, który był potrzebny. Ja musiałam to nosić razem z moim operatorem, bo nie było, prawda, jak była taka wielka metalowa podłużna walizka, w której było oświetlenie. Ja to z tym biegałem do Sejmu, a koledzy krzyczeli, Moros, masz fajny nowy telefon komórkowy, tylko trochę duży. To o tej walizce oczywiście. Musieliśmy wtedy, jeszcze nie było tego całego okablowania Sejmu, dzięki któremu można było przekazywać, czy nawet teraz to chyba się nie robi przez kabel, tylko przez satelitę. I musieliśmy co rano rozciągać ileś kilometrów kabla przez te korytarze sejmowe na zewnątrz do wozu satelitarnego, też z moim operatorem, czyli trzeba było przyjść pół godziny wcześniej, no żeby się przygotować do tych wejść na żywo, bo nie było innej możliwości. No to tak wyglądało. A dzisiaj to pełna profeska.